Dzień dobry, witam Was serdecznie na wywiadzie z cyklu 3 długie i 5 krótkich. Ja nazywam się Staszek Abramik i mam przyjemność robić te wywiady dla Festiwalu Nowe Horyzonty. I dzisiaj naszą gościnią jest Agata Buzek, znakomita... Gościnią. Tak jest, gościnią. My jesteśmy z tych. Znakomita aktorka, którą też możemy w podwójnej dawce aż zobaczyć na Nowych Horyzontach, a wszystko za sprawą dwóch filmów. Przede wszystkim pełnometrażowego, długiego filmu Moje Wspaniałe Życie Łukasza Grzegorzka, filmu, który ma światową premierę na Nowych Horyzontach. I też w filmie Wyraj Agnieszki Nowosielskiej, czyli w krótkim metrażu, który także jest pokazywany w ramach tegorocznej shortlisty, więc jeśli jeszcze Państwo nie mieliście okazji zobaczyć Agatę Buzek w tych filmach, to zapraszamy serdecznie, żeby te seanse w trakcie festiwalu nadrobić. Agato, pierwsze pytanie na rozgrzewkę, nowohoryzontowe pytanie. Tak. Hasło nowohoryzontowość, czy nowohoryzontowe kino. Co się za nim kryje, kiedy to hasło słyszysz w swojej głowie? Czy to są tylko i wyłącznie 7,5-godzinne, długie, czarno-białe filmy z Węgier? Czy może to jest coś innego? Z czym się kojarzą nowe horyzonty w kinie? Z tym też kojarzą mi się nowe horyzonty w kinie. Ale to już może kwestia bardziej doświadczeń, a jednak nowe horyzonty kojarzą mi się z czymś, co jednak kinu się udaje, to znaczy z tym, że mnie coś zaskakuje. Z tym, że oczywiście można powiedzieć, że wszystko już było i wszystko jest jakoś odtwórcze i każdy temat już został poruszony, a właściwie i tak kino jest zawsze o miłości i o śmierci. Ale że jednak kino mnie zaskakuje na poziomie emocjonalnym, to znaczy, że potrafi znaleźć takie środki, takie sposoby i tak pokazać tematy, że mnie po prostu dotyka. I to są te nowe horyzonty, które mnie interesują. A czy jest jakiś taki film, który pamiętasz, niekoniecznie z Nowych Horyzontów, ale będzie nam miłość, to będzie z Nowych Horyzontów, który jakoś tak mocniej zapisał się w pamięci właśnie, który tak cię poruszył, dotknął i który gdzieś ci świdruje jeszcze w głowie, w sercu albo w innym miejscu. Kłęturyński a propos. Może być Kłęturyński, absolutnie. To jest dopiero nowohoryzontowość. Tak, no Kłęturyński akurat od razu mi się tak kojarzy. Nie widziałam go akurat na Nowych Horyzontach, ale to jest absolutnie nowy horyzont i na pewno taki film, po którym gdyby mi ktoś o nim opowiedział, to pomyślałabym, że to będzie nudne i że ja nie wytrzymam i że ja nie dam rady. Naprawdę tak bym pomyślała. A jak w nim byłam, to weszłam, to się tak kompletnie odkleiłam od rzeczywistości. Był to rodzaj, powiedziałabym, medytacji, może nie najbardziej optymistycznej i pozytywnej, ale tak, no, to był akurat pierwszy, który mi się skojarzył. No, hasło medytacja się bardzo ładnie wpisuje w opisy nowohoryzontowe, bo też to swoją drogą kiedyś chcemy zrobić tylko książki i wydać wszystkie opisy filmów nowohoryzontowych, bo jak to ktoś ładnie powiedział, to nie są opisy, które informują o filmie, to są opisy, które sprzedają wrażenia. Więc często właśnie też tak te filmy, my spróbujemy też wrażeniowo sprzedawać właśnie w trakcie festiwalu. Z braku lepszego słowa sprzedawać, bo jednak koniec końców to o te bilety chodzi. Ale przede wszystkim chodzi o przeżycia właśnie, które możemy doświadczyć czy dostarczyć poprzez te... Tak, myślę, że opis filmu powinien tego właśnie dotyczyć, że nie być streszczeniem fabuły, bo to nie ma sensu. Agata Buzek, mamy to na taśmie. I tak się będziemy trzymać naszych opisów cały czas. Tak, tak się trzymać, proszę, opisów. A jak jesteśmy już przy filmach, to teraz czas na filmy z twoim udziałem. Zaobserwowałem taką rzecz, że oto w rewersie Borysa Lankosza, kiedy wcielałeś się w Sabinę, byłaś postacią, która miała w zasadzie dwie twarze. Była postacią, która ma charakter, który trochę jest z jednej strony otwarty gdzieś publicznie, ale wewnętrznie gdzieś jest z kimś innym. A teraz John, w Moim Wspaniałym Życiu Łukasza Grzegorzka, też jest postać o dwóch twarzach. I to aż jest bardziej ewidentnie, czy bardziej jest to widoczne. Nawet trzech twarzach. Nawet trzech. No i właśnie pytanie, czy wcielanie się w takie postaci o dwóch twarzach to jest podwójnie trudna robota? Czy to jest po prostu normalne zadanie aktorskie dla ciebie? I rozwinięcie tego pytania, czy to jest podwójna stawka, kiedy musisz zagrać dwie twarze na ekranie? To nie jest podwójna stawka, ale powiedziałabym, że to jest przede wszystkim podwójnie interesujące. To jest podwójnie rozwijające, to jest podwójnie uczące i to jest chyba najważniejsze. To jest też oczywiście podwójnie trudne, ale właściwie jakby się przyjrzeć takim postaciom, i to nie mówię o postaciach, które ja grałam, tylko o w ogóle takich, które oglądamy w kinie, które nas najbardziej poruszają przez swoją prawdziwość,
to one zwykle są podwójne. Dlatego, że wszyscy mamy tę podwójność w sobie. Obojętne, na czym ona polega, czy to jest dwoistość naszych pragnień, czy to jest dwoistość ról, które jesteśmy zmuszeni grać, czy to jest dwoistość, pewna rozbieżność pomiędzy naszym życiem prywatnym a życiem zawodowym, czy to jest jakieś nasze rozdarcie wewnętrzne. Myślę, że tę dwoistość zawsze mamy. Pozostając w tym wątku dwoistości, czy tej podwójnej twarzy bohaterek, gdybyś mogła wyjść poza życie ekranowe teraz i wybrać sobie jakieś swoje alter ego, które mogłabyś być zupełnie bezkarnie, absolutnie, kim byś się stała? Nie ma polskiego prawa, nie ma konstytucji, nie ma nic. Możesz robić dosłownie, co tylko chcesz. Chyba mi jest dobrze w moim życiu. To jest świetna odpowiedź. Już się zupełnie nie spodziewałem. Dziękuję, że zepsułaś mi to pytanie. Bo nie przychodzi mi inne życie do głowy, które chciałabym mieć. To jest super. I w takim razie bym chciał dojść do tego momentu, w którym ty jesteś w swoim życiu. Ja oczywiście mam proste potrzeby. Byłbym superbohaterem, który potrafi latać, żeby czasem móc odlecieć od jakichś problemów fizycznie. Ale może przyjdzie ten czas, żeby właśnie też już nie musieć odlatywać po prostu. Dziękuję za tę dłuższą część, chociaż nie była aż tak super długa. Teraz przejdziemy do tej części krótszej, czyli 5 krótkich pytań. Będą się wiązały mocniej ze sferą taką stricte filmową, ale niekoniecznie z tymi konkretnymi rolami, w których teraz się pojawiałaś na ekranie. Ale będą takie pytania o twoje wewnętrzne doświadczenie jako widzki filmowe. Więc na start. Twój ulubiony film z dzieciństwa. Ania z Zielonego Wzgórza. Ania z Zielonego Wzgórza. Kolejne pytanie. Film, którego nie cierpisz i w życiu nie obejrzysz. Czy jest taki? A wiesz o jego istnieniu? Kolejny Lars von Trier. Kolejny Lars von Trier. Zapisane. Kolejne pytanie. Gdybyś na ekranie mogła się wcielić w jakąś postać, w którą się jeszcze nie wcieliłaś, ale jeszcze jest to przed tobą, kto by to był albo co by to było? To niekoniecznie musi być człowiek. James Bond. James Bond. W zasadzie jest otwarty nabór, więc to jest jeszcze cały czas możliwe. Także wyślijcie to, gdzie trzeba. Wyślemy. To oczywiście pójdzie gdzieś dalej świat, więc mam nadzieję, że trafi do odpowiednich osób. I kolejne pytanie. Film, który jest bardzo znany, kultowy, legendarny, ale którego jeszcze nie masz na swojej liście filmów obejrzanych. La La Land. Klasyfikuję się tutaj. Okay. Jak rozmawialiśmy z Waldimarem Johanssonem, to jest mi trudno to uwierzyć i spróbuję go jeszcze zaagieć w jakiejś przyszłości. Powiedział, że nie ma takiego filmu. Ale to jest też człowiek, który powiedział, że ogląda Szatańskie Tango codziennie w zapętleniu w swoim domu, więc jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście widział wszystko. A ja właściwie nic nie oglądam. Bardzo mało w każdym razie oglądam. Wspomniałeś, że pokaz Mojego Wspaniałego Życia to było twoje pierwsze wyjście do kina od bardzo długiego czasu. Tak, teraz na tak od prawie 2 lat. Cieszę się, że Nowe Horyzonty przywracają też to życie ekranowe. Bo Nowe Horyzonty są wspaniałe, zawsze. Ponownie dziękuję, ponownie przekażemy komu trzeba po drugiej Dobrze. Stronie. A skoro już mamy ten film w zapętleniu, czy jest jakiś taki film, który tak bardzo kochasz, że byłabyś w stanie go oglądać zupełnie non-stop, po prostu puścić go cały czas w tle i mieć go przy sobie na każdym możliwym nośniku? Miś. Miś. I kropka. I mi się w takim razie kończymy tę rozmowę. Bardzo dziękuję Agacie Buzek za spotkanie, za ten czas. I dziękuję też za to, że przyjechałaś do Wrocławia, żeby spotkać się z widzami w ramach właśnie nowohoryzontowych wydarzeń. To ja się bardzo cieszę, że mogłam przyjechać do Wrocławia. Zawsze na to czekam. I my też oczywiście zapraszamy teraz, złamię protokół festiwalowy, zapraszamy nie tylko na festiwalowe pokazy Mojego Wspaniałego Życia, ale także później na pokazy repertuarowe, jeśli ktoś z Państwa nie zdąży zobaczyć na festiwalu. Film jesienią, jeśli dobrze pamiętam, wchodzi na ekrany polskich kin. A pozdrawiamy tutaj Gutek Film, czyli naszą siostrzaną firmę, która też właśnie zajmować się będzie dystrybucją tego filmu. I dzięki też Gutek Film możemy ten film oglądać na Nowych Horyzontach. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję. Dziękuję.